Hej, hej, witajcie w nowym vlogu. Tradycyjnie zaczynam od kawy. Wykąpałam się i zabieram się do poranka, wstawania, nie wiem. Jest piękna pogoda, wczoraj była ogromna burza. Jeżeli oglądaliście poprzedniego vloga, to po prostu całą noc błyskało się i lało i nic nie zrobiło się chłodniej, absolutnie nic. Na co ja nie narzekam, bo niech będzie ciepło. Tylko w mieszkaniu by mogło być chłodniej, bo u nas niestety jest niezbyt przyjemnie, ale to nic. Dobra, ja będę nastawić kawę. I powiem wam, że po wczorajszym treningu czuję się dobrze, czuję takie lekkie zakwasy na całym ciele, ale nie ma jakiegoś, nie ma tragedii, także spoko, ale też bardzo fajnie się czuję tak psychicznie, tak się wyładowałam, nawalając tymi rękawicami, w ogóle to naprawdę, naprawdę super, polecam wam. Jak chcecie się dowiedzieć, to cofnijcie się do vloga wcześniejszego. No i tak, myślę, że dzisiaj będzie dzień smoothie, bo w miesiąc już nie piłam, więc dzisiaj może zrobię smoothie na śniadanie. Mam szpinak, mam banana. No tak, coś tam wymyślę. Kolor wyszedł, krótko mówiąc, nieciekawy. Ale na szczęście smakuje dużo lepiej niż wygląda. Jakiś taki szary, więc zielony dzisiaj wyszedł. Ale bardzo, bardzo dobry. To znowu ja, już się wykąpałam, jeszcze jestem bez makijażu, bo będę nagrywać zaraz dla was makijaż test z tymi nowymi rzeczami z Too Faced i kilkoma nowymi rzeczami, które mam. Jak widać, jest bardzo gorąco w domu po moim obliczu. I słuchajcie, mam do was pytanie, bo tak, gotuję tutaj Tomkowi, no nieważne, robię mu taki schab w sosie musztardowym, to okej. Ale tutaj, tak wam pokazuję, kupiłam polędwiczkę wieprzową, taką najzwyklejszą w świecie polędwiczkę wieprzową. I kiedyś, słuchajcie, pracowałam w takim miejscu, gdzie pracowała też taka starsza pani i ona mówi, że ona miała taki przepis chyba z takiego kalendarza, wiecie, oldschoolowego, jak były takie prostokątne dla gospodyń domowych kiedyś 100 lat, znaczy 100, no wiecie, dawno temu, i miała przepis na polędwiczkę wołową i ona mi ją kazała nie solić w żadnym wypadku, tylko trochę posypać pieprzem i pokropić sokiem z cytryny i ona mi mówiła, że jest jakiś dokładny czas pieczenia, ja nie pamiętam, to było 22 minuty na 220 stopni, czy 26, i ona mówiła, że jak się zna ten dokładny czas pieczenia, to wystarczy to upiec i ona będzie taka upieczona bez obsmażania, bez niczego, będzie idealnie upieczona, a w środku będzie taka soczysta, a jak się przekroczy ten czas pieczenia, to wtedy potem trzeba piec jeszcze półtorej godziny, żeby ona nie była surowa i nie była twarda, coś takiego. Ale słuchajcie, ja mogę to kompletnie mylić. I teraz prośba do was, może wy wiecie, albo macie, nie wiem, babcię, która dobrze gotuje i możecie zapytać. Na pewno ktoś wie, przeszukałam cały internet, ale tam jest wszędzie w ogóle piec 30 minut i wszyscy solą te polędwice i marynują. Chodzi mi o taki właśnie przepis, że tylko tą polędwicę tam troszkę pieprzycie, ewentualnie jakimiś przyprawami posypujecie. Jaki jest ten idealny czas? Czy wy znacie tą zasadę? Bo jest coś takiego, bo ja kiedyś dawno temu to robiłam i to mi idealnie wychodziło, to mi co do minuty idealnie po prostu wychodziła ta polędwica ładnie upieczona, a w środku nie była surowa i próbowałam ją na 12 minut, ale nie była upieczona, teraz ją robię na 22, zaraz się skończy, zobaczymy, czy to będzie ok, bo piekę Tomkowi, bo wiecie co, no te wszystkie wędliny mają takie fatalne składy i ciężko kupić coś dobrego, zresztą chyba wam o tym wspominałam, że WHO ogłosiło oficjalnie, że spożywanie często częstsze chyba niż 2 razy w tygodniu wędlin, czy w ogóle mięsa przetworzonego, czyli wszystkich szynek, kiełbas, nie wiem, bekonów i tak dalej, prowadzi do zachorowania na raka i to jest oficjalne, to nie jest żadna ściema, więc stwierdziłam, ja mięsa już prawie w ogóle nie jem, ale Tomek, znaczy mięso to jeszcze czasami od czasu do czasu zjem, ale wędliny nie mogę.
mimo że kiedyś jadłam, ale po prostu jak zrobiłam sobie taką przerwę, to teraz po tej przerwie jak nawet coś próbuję, to po prostu mi nie smakuje. Ale nie o tym. Więc chciałam mu upiec taką właśnie polędwicę do kanapek i mu po prostu przyprawiłam tylko trochę pieprzem, trochę rozmarynu, trochę jakichś przypraw. No i zobaczymy jak mi to wyjdzie. Czy to wyjdzie dobre, ale jak możecie, to bardzo was proszę dajcie znać, bo wy zawsze jesteście też dobrym źródłem informacji dla mnie, więc jestem ciekawa, napisz, albo może jak wy to robicie, właśnie taką pieczoną, nieobsmażaną, niemarynowaną niczym, tylko taką opłukujecie, wkładacie do naczynia żaroodpornego i pieczecie, o taki przepis mi chodzi. Chyba że macie jakiś inny dobry, żeby z tego zrobić coś dobrego na kanapki, nie chodzi mi o taką wersję obiadową, że robię Tomkowi jedzenie, strasznie gorąco i siadam do nagrywania, bo już nie mam zegarka, ale już strasznie późno się zrobiło. Słuchajcie, chyba mi się udało, wyjęłam ją z pieca i jak widzicie tylko ją popieprzyłam i przyprawami posypałam i wyszła mi taka mięciutka i soczysta, tak przynajmniej na oko mi dobrze wygląda, bo nie mam ochoty próbować, ale jest taka super miękka i soczysta, także 22 minuty w nagrzanym piekarniku do 220 stopni. Dało radę, więc wydaje mi się, że będzie ok. Zobaczcie, ładnie wygląda. Często mnie pytacie, czy nie wiem, nie mam problemu z przygotowaniem mięsa. Wiecie co, ja nigdy nie lubiłam kroić mięsa albo jakieś, nie wiem, jakbym całego kurczyka miała pokroić, czy nawet rybę wypatroszyć, to nie, zawsze mnie to jakoś nie do końca mi pasowało, ale tak jak mam przygotować jakiś taki obiad Tomkowi, to nie mam z tym problemu, a też tak jak wam mówiłam, to nie jest tak, że skoro ja czegoś nie jem, to on też ma tego nie jeść. Każdy musi jakby przejść swoją drogę i samemu dojść do czegoś. Nie można nikogo namawiać na wegetarianizm czy weganizm, czy wiecie, po prostu mówić to, co jesz, jest złe, bo to każdy musi dojść swoją drogą. Można pokazywać różne drogi, tłumaczyć, pokazywać różne dania, ale nie można nikogo terroryzować na pewno, ani że ma jeść mięso, ani nie jeść mięsa. To każdy musi do tego dorosnąć, żeby ta zmiana była jakaś sensowna. Najgorzej jest gotować jakieś ciepło w kuchni. Więc tak, wydaje mi się, że mi się udało, ale jakby co, dajcie znać. Okej, nagrałam dla was makijaż. Nadal widać, że jestem czerwona. Przynajmniej tu, gdzie nie mam makijażu. Cały czas tutaj jeszcze się robi obiad dla Tomka i teraz ja sobie zrobię coś do jedzenia. To będzie tortilka, zaraz wam pokażę. Zrobiłam dwa prania, po czym jedno mi zmokło, bo była ulewa i zanim zdjęłam, to miałam wszystko mokre. No i tak, takie rozrywki, a teraz idę jeść, bo już jest chyba w pół do trzeciej. Jestem mega, mega głodna, bo tylko wypiłam smoothies, więc idę jeść. Dobra, zrobiłam sobie tortillę, zaraz jem. Za oknem jest jakaś straszna ulewa. Chciałam wam tylko powiedzieć, że dziękuję wam za wszystkie wasze e-maile i wiadomości i komentarze pod poprzednim vlogiem. I ja wiem, że zawsze tak jest, że jak, nie wiem, pojawiają się jakieś złe emocje, to razem z nimi też okazuje się, że jest bardzo dużo ludzi, którzy mnie wspierają, którzy mnie lubią i którzy do mnie piszą, dasz radę, nagrywaj dalej, lubimy cię. I zawsze jest tak, że są podli ludzie na świecie, są wredni ludzie na świecie, ale też jest bardzo dużo, a nawet większość dobrych ludzi. I zawsze, za każdym razem, jak coś tam się zadzieje, to ja wiem, że większość mnie wspiera, że jesteście ze mną i za to wam bardzo, bardzo dziękuję. I tak jak mówiłam, ja na pewno nie zamierzam się zmieniać, zawsze będę sobą, czy komuś to się podoba, czy nie. I wiem, że jest bardzo dużo ludzi, którzy to doceniają, mimo że to nie jest w dzisiejszym świecie jakaś super popularna postawa, bo może jakoś tak łatwiej w życiu się żyje, jak się ktoś nie wychyla, ale to nie jestem ja i
To nie jest to, co ja robię i ja zawsze będę mówić to, co myślę i być sobą, czy komuś się to podoba, czy nie. A tak jak widzę, wielu z was mnie wspiera, popiera, większość z was, niewielu, większość z was. I dzięki za to, że jesteście i też dzięki za to, że bardzo często piszecie, to jest mój pierwszy komentarz, oglądam cię, nie wiem, od iluś lat, to jest mój pierwszy komentarz, albo piszecie mi maile, także wspieramy się, idziemy do przodu, nie dajemy się, ani ja, ani wy, tak? To znowu ja, zaraz wychodzę i chcę wam pokazać, co mam na sobie. I słuchajcie, jest mega gorąco, a do tego leje deszcz, więc jest najgorsza pogoda na świecie. No i idę teraz na jedno spotkanie. No i miałam problem, w co się ubrać, bo nie chcę zakładać żadnej jakiejś sukienki z długim rękawem, ani, wiecie, jakoś ubierać się super... w super długie, zakryte rzeczy. Chociaż to też nie jest takie spotkanie, że muszę, no ale wiecie, to nie jest spotkanie biznesowe, powiedzmy. Ale no też nie chcę iść tak, jakbym była ubrana na plażę, a taką miałabym ochotę, po prostu założyć jakiś t-shirt na ramionczkach i jeansowe shorty i klapki. Tak, więc wiecie, to jest takie pośrodkowanie między tym, że jest mega gorąco i pada, i jest wilgotno i po prostu przed chwilą brałam prysznic, a już czuję się lepka, czego nienawidzę. No tak, i to jest, słuchajcie, dosyć o pogodzie. To jest taka bluzka, ją mam z Only, z Vero Mody, ja mam 5 czy 6 lat. I ona jest super właśnie na taką pogodę, bo po pierwsze tak, ona jest z czegoś takiego syntetycznego, ale to nie jest sztuczne, ja się w tym nie pocę, nie grzeję. Z drugiej strony jest luźna, przewiewna, nic mi się tutaj, wiecie, nie przykleja. A do tego ona się nie gniecia, przynajmniej bardzo łatwo się nie gniecia, bo nie lubię takich rzeczy, jak wiecie, czasami, nie wiem, lniana koszula, czy jakiś t-shirt, że po prostu siadam na krześle i wtedy albo w samochodzie się zapnę pasem i tu wszystko mam pogniecione i to fatalnie wygląda. Także, a nie ma tutaj jakiegoś dekoltu, no taka jest, wiecie, w miarę. No i do tego mam shorty, bo na pewno nie zamierzam zakładać długich spodni, choćby nie wiem co. To są te różowe shorty, one są... takie kremowe, w różowe kropeczki. Ja je mam z... pokazywałam je w holu z Zalando ostatnim. Możecie zobaczyć. I to są te same shorty, o które pytałyście na zdjęciu na Instagramie z Bibione. I mi pisałyście, że bardzo mi schudły nogi. Nie wiem. Znaczy, że bardzo mi schudły nogi i co ćwiczyłam. Więc tak, nie wiem, czy mi schudły. Jakoś to nigdy nie była... ta część ciała, nad którą bym pracowała, żeby mi schudło, bo zawsze byłam z nich zadowolona. Chciałabym, żeby tu mi ubywało. No ale jakby ćwiczę ten, odpowiadając na wasze pytania, ćwiczę Fitness Blender i ćwiczę taki program, on jest na nogi i na pupę jednocześnie. A mi chodziło o uda, o pupę, o wiecie, ale bardziej o takie ujędrnienie, żeby ta skóra była ładniejsza niż o chudnięcie. Czy coś takiego, ale nie wiem, no ja może za często widzę obcy ludzie, jakoś może lepiej oceniają, nie mam pojęcia. I do tego mam meliski, bo melisy są najlepsze na lato i na deszcz. I mam te białe melisy, to jest, to była ta linia z zeszłego roku, tak. To był Karl Lagerfeld dla melisy i to jest ta jego kicia... to jest chyba szupet, jakoś tak, nie pamiętam. I to są te buty, które pamiętacie, jak kupiłam, one, to jest ta droższa linia, jeszcze przez to, że Karl Lagerfeld, one były jakoś strasznie drogie, chyba 400 zł kosztowały albo więcej. I zamówiłam je w sklepie internetowym Hegos i dostałam jednego buta nowego, a drugiego używanego. Pewnie pamiętacie to, gdzieś jeszcze jest haul na moim kanale z opowieścią o tym. No i szczerze mówiąc, pewnie... gdyby nie to, że... bo potem oni mnie przeprosili, jeszcze mi przysłali drugie buty w przeprosiny, ale myślę, że gdybym nie była vlogerką, to bym została po prostu z jednym butem szarym i używanym, a drugim nowym. Po prostu mi sprzedali pewnie jakąś taką parę do mierzenia, wiecie, z wystawy, gdzie jeden but przymierzyło 100 osób i był szary i rozmemłany, a drugi był nowy. I nie dało się tego umyć czy wyczyścić, a poza tym, no, jak kupujemy coś nowego, to kupujemy nowego, a nie mierzonego. Więc tak, do tej pory mnie i bardzo wiele z was mi pisało i pisze do tej pory, że miałyście różne przejścia z tym sklepem, więc jeżeli chcecie kupować melisy, to miejsce omijajcie szerokim łukiem.
Dobra. A i coś jeszcze? Zawsze mnie pytacie o te melisy. Słuchajcie, ja uważam, że ta tańsza linia jest dużo wygodniejsza, bo tamte tańsza linia mnie nigdy nie obtarła. Te buty są super wygodne, a miałam dwie czy trzy pary razem z tą, z tych droższych i one niestety mnie trochę obcierają i nie są tak wygodne. Także ja polecam te tańsze zdecydowanie. No i co? Aha. Tu mam jeszcze... No tu mam standardowo moje bransoletki, zegarek. Tu założyłam, to jest taka bransoletka, którą przywiozłam jakiś czas temu z Pragi. Ona jest czarno-biała, taka emaliowana i tu jest miś, ale nie wiem czy to... Jesteście w stanie zobaczyć? O, makijaż nagrałam, więc będzie, nie będę nic mówić. Zresztą tak się pocę i do tego wezmę sobie, ponieważ pada i nie potrzebuję jakiejś super ochrony przeciwsłonecznej, a ja i tak cały rok chodzę zawsze w okularach, to wezmę sobie na wypadek, gdyby coś tam wyszło albo świeciło. Wiecie, że ja cały rok na stop chodzę w okularach, to wzięłam te okulary z Too Faced, które bardzo fajnie wyglądają. Słuchajcie, ktoś mi napisał pod filmem, że nie wolno nosić okularów na głowie, bo Tomasz Jacyków powiedział, że to jest w złym guście czy coś. Słuchajcie, dla mnie to jest ani w złym, ani w dobrym. To jest po prostu wygodne. To jest tak, jakbym powiedziała, że na imprezie, nie wiem, nie mam kopertówki, ale zwykłą torebkę i po prostu trzymam ją pod pachą, bo nie wiem, tu mam drinka, tu chcę się z kimś przywitać. To nie uważam, że to jest w dobrym czy w złym guście, tylko po prostu tak jest wygodnie. Albo nie wiem, ktoś trzyma torebkę pod pachą, bo nie wiem, drugą ręką prowadzi dziecko. Uważam, że tak samo jest z okularami i no, o ile, nie wiem, ktoś nie nosi, nie wiem, do pracy w ciemnym pomieszczeniu na głowie jako opaskę. Chociaż ja wiem, czy to jest jakoś, no nie wiem, mnie to, wiecie, ja też jakoś nie kminię innych ludzi, jak oni są ubrani i o Boże, bo ona tam trzyma tak torebkę czy tak okulary, jakoś kompletnie mnie to nie zajmuje. Ale słuchajcie, ja noszę okulary na głowie, bo po prostu nie chcę mi się ich chować, jak nie wiem, wchodzę do sklepu na chwilę, idę po ulicy i mam okulary na nosie i wiadomo, nie będę łazić jak głupia w okularach po sklepie, a nie zawsze mi się chce rozpinać torebkę, wyjmować futerał, je chować, bo nie wiem, wyszłam tylko na chwilę na przykład po wodę, więc tak, nakładam je na głowę i ja nie widzę w tym nic brzydkiego, złego i tak dalej. A z całym szacunkiem do pana Jacykowa, no to jeszcze tak z 10 lat temu, jak oglądałam jego wypowiedzi, były kontrowersyjne, ale w pewnych rzeczach miał rację, a teraz po prostu patrząc na to, jak on jest ubrany i jak wygląda, to ciężko mi przyjmować jakiekolwiek porady stylizacyjne, no bo ja bym nie chciała, no zresztą nie będę się wdawać w szczegóły, po prostu tak jak, nie wiem, kosmetyczka fajnie jak ma ładną cerę i ładne zadbane ręce, tak samo stylista fajnie jakby był na tyle fajnie ubrany, żeby dla innych ludzi to było do przełknięcia. Wiadomo, że to może być ekstrawagancja i tak dalej, ale myślę, że to poszło za daleko, ale to jest moja tylko opinia, nie każdy musi się ze mną zgadzać. No i teraz na koniec wisienka na torcie, to będzie torebka, która też wywołuje spore emocje i niektórzy jej nie lubią i się denerwują. Ja tego nie rozumiem. Trudno, ale słuchajcie, to nie jest tak, że ja jej nie będę pokazywać albo nie będę jej nosić, bo kogoś to denerwuje, także trudno. Więc zabieram moją torebkę i nosiłam ją na wakacjach i noszę ją cały czas i jest super i ja ją noszę do wszystkiego i też ze względu na cenę nie zamierzam jej oszczędzać i żeby leżała w szafie i nie wiem co, i pachniała, tylko będę ją nosić jak najczęściej. No i tak wygląda mój outfit, już mi jest strasznie gorąco. O. No, nic takiego szczególnego, ale może jakoś po prostu będę wyglądać jak człowiek, a nie jakaś pognieciona, wymemłana osoba w upale. O, dobra, więc ja uciekam. Wracamy z Jarściuchami. Tam siedzi bardzo niezadowolony kot, który na mnie nasyczał i w ogóle nie lubię cię. No cóż, jestem z boku, nie pokażę wam. Musiała pokazać Tomka. Już wracamy i znowu pada dzisiaj, chyba nie wiem, piąty raz. A co najgorsze, w ogóle nie jest chłodno, znaczy chłodniej jest, ale jest cały czas tak duszno. Lewko i w ogóle. A do tego lew nie ma humoru, się nie odzywa i robi tylko tak. Powiedz coś lewko. Nie. Nie. Widzicie. Ale wszyscy lubią, jak się lewo
komora. No widzę właśnie. Jak tam więzień? Co się stało, Kicia, że nie płaczesz i przysypiasz nawet? Nie do żadnych takich wniosków powiedzielibyśmy, nie wiem, odchodzimy. Ale już do domu jedziemy, zaraz będziemy, tak? Kicia? No tak. Jest 19, wróciliśmy do domu. Zwierzaki już w domu, Kicia już przestała mieć takiego strasznego focha. I jemy kolację. I dałam Tomkowi moją polędwicę. Powiedział, że jest dobra. Bardzo dobra. Dobra? Robi kanapki, więc wam pokażę. Powiem wam nieskromnie, że naprawdę to apetycznie wygląda. Dobra, nie? Mhm. Z musztardą. Mhm. A ja mam tortillę z pomidorem, czerwoną cebulą, tym, jak to się nazywa, awokado i falafelem podgrzanym i pokrojonym, i to wszystko zawinę i do tego nie miałam co bardzo dodać, bo już mi się znudził wegański majonez, więc mam bielucha. Jak znacie jakąś alternatywę dobrą dla takiego serka i gdzie to można kupić, to dajcie znać. Mozzarella. Mozzarella nie jest wegańska. Jak tam sushi, fajnie wrócić do domu? Mamy na czele państwa polityka. Nie wygląda sushi na zadowolonego. Odpaliłaś jej polędwicę. No trochę. Oczywiście. I smakowało ci sushi? Smakowało. Sushi, sushi. Sushi jakiś niewyspany chyba. Tak? Okej, my już leżymy w łóżku. Oglądamy jeszcze TVN24. A za chwilę będziemy oglądać drugi odcinek z Gry o Tron. Bo nie oglądaliśmy teraz przez dwie niedziele, przez wyjazd. No i super jest. Po prostu ten sezon Gry o Tron jest super. Natomiast jest strasznie smutny. Jakoś tak wczoraj nie chciałam drugiego oglądać, bo mnie przygnębił. Ale chciał oglądać drugi, nie? No właśnie, więc idziemy oglądać Grę o Tron. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Idzie kciuka w górę.